fantastyczne było dla mnie to, że pierwszy raz na żywo mogłam zobaczyć instrumenty tradycyjne polskie, jak suka biłgorajska, która została tylko zrekonstruowana. Tak naprawdę już jej nie ma. Nie jesteśmy do końca pewni, czy to jest ten instrument. Rewelacyjny, fantastyczny ma dźwięk. Również z chińskimi instrumentami. No niesamowity efekt to stworzyło. Sala jest fascynująca, a koncerty również, dzisiejszy także. Zwłaszcza, że jest taki egzotyczny, także nabyłam 3 płyty i na całą zimę muzyka relaksacyjna będzie nam towarzyszyć. Jesteśmy już któryś raz w Kabatynie, a koncert podobał nam się bardzo mocno. Można było tutaj faktycznie poznać kulturę muzyki spoza Europy. Bardzo mi się koncert podobał, bardzo w ogóle lubię kulturę chińską, także zdałam parę piosenek też. No, przepiękny koncert był. Hello everyone, nice to meet you. My name is Yu Mingjie. You can call me Mingjie Yu. I play instrument is Gu Zheng and Zheng Xiaomeng. Thank you, my professor. Thank you, every worker. And thank you, this city's friends and people. I love you. Dzisiejszy projekt o nazwie Jedwabny Bursztyn to był program polsko-chiński. Zagrałyśmy go w pięknej sali Kabatyna. Jestem zachwycona architekturą, akustyką, no i publicznością. Bardzo się cieszę w związku z tym, że czeka mnie tutaj cykl koncertów, który rozpoczął się dzisiaj, a będzie kontynuowany od listopada. I każdy czwartek ostatni miesiąca będę grała inny swój autorski projekt. Będzie tutaj Voice of Suka, Dance of Suka, Moniuszko z Tysiąca Jednej Nocy. Będą perły muzyki polskiej, będzie muzyka polsko-irańska i jeszcze wiele innych niespodzianek. Zapraszam bardzo serdecznie na cykl koncertów z Marią Pomianowską w sali kameralnej Kabatyn.